A czy przez ten czas Kasy spoczął na laurach? Tak. Otóż nie. Kurwa, kiedyś to było. Cześć, witajcie drodzy widzowie na moim kanale, ja jestem Kasy, witajcie na platformie MTA, na serii PlayerLife w 26 odcinku na moim kanale. Chciałbym już na początku Was serdecznie przeprosić z powodu tego, że przez ostatni czas nie wstawiałem żadnego filmiku, pomimo tego co wstawiałem na swoim, przepraszam, nie na swoim, na stronie PlayerLife, że zostanie wstawiony filmik tydzień temu, już to napisałem, jednak miało to być w tamtym tygodniu ten filmik wstawiony, niestety nie wstawiłem go, bo jak to ktoś mówił, boś jest CJ. Więc niestety, muszę Was za to serdecznie przeprosić, niestety jest to z mojej winy, ale cóż, nic z tym nie mogę zrobić. Już tam wszystko wytłumaczyłem na swoim statusie, dlaczego nie nagrywam i mam nadzieję, że wyjaśnienia są wystarczające, jeśli chodzi o to. No niestety, takie życie. A więc witajcie w kolejnym odcinku. Dziś będziemy testować, no niestety będzie tu trochę wiać nudą. Dlaczego? Bo będziemy cały czas jeździć. No niestety. Nic na ten temat nie mogę sobie, nic na to nie mogę poradzić, bo niestety bardziej ja myślę, kiedy będę miał wolny czas, niż co będę miał jako następny materiał na PlayerLife, co będę konkretnie robić, no co będzie na pierwszym planie. No niestety będzie znowu jeżdżenie, znowu. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie coś innego. Jeśli chcecie, żebym coś Wam pokazał, to napiszcie mi w komentarzach. Serdecznie za to Wam dziękuję. I a propos podmianek, które były już w poprzednim odcinku i które tu są... O, spoilera z tyłu nie ma. Jeśli poznajecie Eurosa, to możecie sobie przypomnieć, że z przodu nie ma światł przeciwmgielnych i rejestracji. To więc to jest ta podmianka, którą właśnie sobie... została tutaj wstawiona, będzie w opisie. No i użyłem podmianki, nie, to nie jest podmianka, coś takiego jak Cleo, czy coś takiego, nie, Clio to raczej model samochodu Renault. Cleo, no nie mylcie z wokalistką, co śpiewała My Słowianie, tylko to jest, jeśli dobrze pamiętam, tutaj już chciałem podziękować Kropsonowi za ten poradnik, co jest na PlayerLife, choć obstawiam, że nie będzie tego oglądać, ponieważ niestety złapał bana, jeśli dobrze pamiętam, to permanentnego. No cóż, nie popisał się chłopak, no niestety. Dobra, wracając, i mam nadzieję, że chociaż trochę będzie bardziej płynnie, jeśli chodzi o te Cleo, czy jak to tam się nazywa, bo konfigurację i tak mam dobrą, ale bardzo dobrą, tutaj bym zaznaczył, tylko że no niestety to jest nowsza konfiguracja, a no niestety te GTA czy MTA nie jest zoptymalizowana pod tą konfigurację, którą posiadam. Jeśli dobrze pamiętam, to GTA już ma 14 lat, a moje komponenty to mogą mieć no nawet max 4 lata. Ale tak, to są dalej bardzo dobre. Dobra, będziemy sobie jeździć na takso. No trochę tutaj brakuje do 10K, ale dobra. Ktoś mi ostatnio mówił, że na odległość bierz najwyższe kilometry. No niestety muszę ten mit obalić, bo może i nie mit, ale po prostu ten stan rzeczy obalić. Dlaczego? Bo odległość nie jest liczona, jeśli będziecie jeździć na takso. Te kilometry, co macie tutaj, te 8805 km, nabijają się tylko wtedy, kiedy macie pasażera. Tylko wtedy. Więc ja obstawiam sobie jak najmniejszą odległość. Najmniejszą odległość do zlecenia. Wtedy oszczędzicie sobie przebieg w samochodzie. No tutaj już jest problem, ile konkretnie będziecie jeździć z tym pasażerem, ale też możecie sobie zrobić kółka, nie wiem, pojechać sobie inną stroną, to też się kilometry nabiją, ale pamiętajcie, najwyższą odległość nie polecam wam brać. No chyba, że wam się bardzo nudzi. Jeśli chcecie szybko sobie nabić kilometry, to polecam właśnie na najmniejszą odległość do zlecenia. Dobra, sobie sprawdzę, jaką jest najbliżej. Tutaj widzę 6,5, to chyba będę musiał na Montgomery, czyli muszę do Los Santos jechać. No to jedziemy. A propos następnych tych odcinków, co miałem wstawić materiał w sprawie odblokowania bootloadera. Niestety, jak pisałem na forum, to jeden z dysków mi wyzionął ducha. Na szczęście udało mi się nie stracić danych w tym dysku, no ale niestety posiadałem tam materiały do nowszego odcinka, który był takim poradnikiem do bootloadera, odblokowania bootloadera na smartfonach z Androidem. Materiał przetrwał oczywiście, tylko nie przetrwała stabilność, jakby to można powiedzieć. Po prostu jak są te materiały, to po prostu jakby to powiedzieć, artefakty, bla 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 i tak dalej, no niestety. Będę musiał ten materiał zrobić od nowa. No postaram się już w tym materiale zrobić to o wiele lepiej, ponieważ jak dobrze pamiętam, wyszło mi to, można by powiedzieć, dobrze, ale chciałem, żeby to było lepiej, no. Jak było z poradnik z rutowaniem, to już jak dobrze pamiętam, jeśli ktoś oglądał, dziękuję za 20 000 wyświetleń na tym materiale. No i tamten materiał no już ma prawie już ten 2 lata i chciałbym, żeby, i tak już mam w ogóle cały sprzęt już, którym już nagrywałem, już mam o wiele, wiele lepszy. No ale chciałbym, żeby też ten, że konfiguracja i tak jest dobra, ale żeby chociaż moje słowa, mój scenariusz był o wiele, wiele lepszy, bo tylko jakbym był Makowiczem, a można by zrobić z tego niezłą kompilację albo jakąś przeróbkę, aż w sumie ja też sam potrafię już robić przeróbki, no ale dobra, oprócz tego poradnika, co miał być na odblokowaniu bootloadera, miały być te odcinki archiwalne. Od razu po tym, jak udało mi się uratować ten dysk, zauważyłem coś ciekawego w tym dysku, który jest uszkodzony, że dysk posiada 500 GB i to jest niestety dysk HDD, jeśli ktoś by chciał się zapytać. To powyżej 420 chyba 6 GB użytej pamięci, muszę spojrzeć na mapę, zaczyna mi ten dysk wariować. Dopiero jak przeniosłem dane poniżej tej wartości, dysk zaczął normalnie działać, no ale niestety nie działa idealnie, bo niestety ma swoje bad sektory fizyczne, jak i logiczne, które, no już bardziej fizyczne, bo logiczne to już sam sobie naprawiłem, chodzę na profil informatyczny, to więc no potrafię coś takiego naprawić, no niestety fizyczne, no to już ten, fizyczne uszkodzenie, no już dysk ma swoje lata, no ale posiadałem tam filmiki, które jeśli by to powiedzieć, od innych youtuberów, ci, którzy nagrywają te swoje filmiki, zauważyłem, że materiały, które tam nagrywają, ważą, no może nie ważą, to po prostu moje materiały, coś mi się ostatnio tutaj, muszę to naprawić, bo już tam Cleo to sobie wstawiłem, ale żeby ten błąd naprawić, to jeszcze nie naprawiłem. Zauważyłem, że moje materiały o wiele, wiele więcej ważą niż materiały innych youtuberów, którzy nagrywają na PlayerLife. No, co by tu się dziwić, i nie nagrywają, jak ja oglądałem Kolabo, albo na przykład innych takich Lewy TV, choć nie nagrywam zbyt, nie oglądam innych youtuberów, po prostu na to czasu nie mam, to nagrywają w 720p, a ja nagrywam w 1080p, czyli HD, Full HD, jest różnica, a ja i tak nagrywam tutaj no, w rozdzielczości Full HD, jakości wszystko na Ultra, jak tutaj wszystko jest, no i bez żadnych lagów, jeszcze tutaj jest taka fajna podmianka, na samochody. Może jeszcze coś tutaj, jeszcze jakąś fajną podmiankę tutaj wstawię na ten, na MTA. No i więc, no i spojrzałem na ten dysk i bardzo dużo było materiałów, które bardzo dużo ważyły. Oczywiście Full HD, nie chciałem nawet, nie miałem zamiaru nawet nagrywać w niższej rozdzielczości, to by było po prostu niedopuszczalne dla mnie. No można by powiedzieć, że po prostu, no po prostu, jakby to powiedzieć, ja chcę, żeby po prostu materiał wychodził jak najlepiej. Jak ja zacząłem nagrywać o smartfonach, to wszystkie moje materiały były już nagrywane w Full HD. Były dwa odcinki, pierwsze Player Live był 720, no i wyszło jak wyszło, a tutaj na Full HD to już jest zdecydowanie lepiej. Także ten tego. No i muszę tutaj uważać, żeby szybko odjechać, bo może ktoś nam na DM zacząć taranować. Jest to dozwolone tutaj, w tej strefie. No i zacząłem to montować. Większość to, te materiały to właśnie były materiały archiwalne. Znaczy nie archiwalne, po prostu odcinki, które miały wejść. Miały wejść, ale no już nie wiem z jakich, już ze względów technicznych, problemów jakichś, nie zostały one wstawione. No decyzja głównie należała do mnie i niestety jest tam kilka materiałów. Nie pamiętam ile, ale jest. No bo nie chcę, żeby po prostu mi te materiały zajmowały mi dużą powierzchnię do dysku, to więc chcę je po prostu wstawić. No i żeby każdy, bo też sporo, no też kilka osób tam brało udział. Te materiały archiwalne jeszcze są sprzed, no sprzed 6 miesięcy, jak dobrze pamiętam. Najpóźniej. Więc wtedy miałem inny mikrofon, trochę inną konfigurację komputera, znaczy słabszą głównie teraz mam, jeśli chodzi o uogólnienie, to już zdecydowanie lepszą. No i postaram się i zamierzam je właśnie wstawić. No tam sporo osób, jak dobrze pamiętam, było, to więc jakby to powiedzieć, no kurwa, kiedyś to było. No i także ten. A czy przez ten czas Kasy spoczął na laurach? Także ten. No i cóż, zapomniałem jeszcze wstawić tutaj pozdrowień, ale będą już tutaj na początku. Żeby nikt nie... No niestety zapomniałem powiedzieć na początku o pozdrowieniach, ale już przeniosę to... przeniosę ten kawałek materiału na początek. Jak to lubiłem coś śmiesznego albo ciekawego wstawiać na początek, jeszcze przed intrem. Więc o to się martwić nie musicie. No i dobra, tutaj muszę jeszcze zatankować, ponieważ no mam rezerwę. W następnym odcinku postaram się nabić 10 tysięcy kilometrów i pojeździć właśnie czymś innym, ale to jest jakieś kilka odcinków, bo nie nabiję w ciągu maks tygodnia, znaczy da się, ale no po prostu ja nie mam czasu, jak dobrze pamiętacie z początku odcinka, po prostu mam swoje problemy, niestety szkoła, tutaj jeszcze muszę zająć się swoimi kwalifikacjami w szkole, jeszcze mam te projekty w sobotę, na szczęście będzie jeden termin, który będzie wolny, ale to dopiero za 3 tygodnie, bo tak, od poniedziałku do piątku ja jeszcze dojeżdżam do szkoły, jeszcze mam przyjaciół sporo, no niestety muszę po prostu te kontakty utrzymywać i u siebie i w Płocku. Niestety takie życie. No i jeszcze mam w sobotę projekty, to więc naprawdę mało czasu mam. Jedynie wolny czas to mam niedzielę, żeby nadrobić zaległości. No i jeszcze mam swoje zawodowe sprawy. Tutaj naprawiam telefony, komputery. No już mam swoje lokum, już sobie swoje naprawiam, już swoje też zarabiam, to więc... No niestety, mało czasu mam po prostu na nagrywanie, choć bardzo bym chciał, żebym... nagrywał materiały. No, znaczy u mnie było tak zwykle, że nagrywałem co weekend. tak już zwykłem, ale te odcinki archiwalne tu już postanowiłem, że nagram, że wstawię je na pewno gdzieś tak w środę, w czwartek, gdzieś coś takiego. Nie będę po prostu grał na zwłokę, że co tydzień będzie albo jakiś archiwalny, albo jakiś nowy odcinek. Po prostu to nie miałoby sensu, no. Po prostu te odcinki archiwalne nie są, dla mnie nie są odcinkami kolejnymi. To po prostu jest odcinek archiwalny, po prostu epizodyczny, można by powiedzieć, no. Jakby to powiedzieć. Co? Zaraz! Dobrze! Przestraszył mnie tu jegomość, który jechał premierkiem. No więc trochę tutaj nudy wciągnę na tym materiale, no ale cóż. Zaproponujcie mi, co dać na następny odcinek, po prostu ja mam urwanie głowy, to więc mam nadzieję, że coś będzie ciekawego. No a jak nie, no to już jak będę miał kawałek czasu, no to może coś wymyślę. W sumie nie tylko ja tutaj gram. Może coś zainspiruje mnie, może będzie coś ciekawego. No jak widzicie, na pierwszym poziomie nie polecam mieć napiwków, ale przed chwilą, jeszcze przed materiałem byłem na sesji System32 i z kim tam, nie pamiętam niestety, ale pokażę, zaraz będzie tu gdzieś obok SS z tymi osobnikami. Oczywiście was pozdrawiam, jak to już było na początku. No i cóż, mam nadzieję, że mnie do czegoś zainspirujecie, może z wami coś nagram, może. No nie tylko ze mną, ktoś, nie tylko wy byście chcieli. Są też inni, ale po prostu no, pomimo tego, że bym chciał, choć bardzo dobrze, że chociaż rozmawiam z innymi osobami, kiedy mnie tylko zawołają, no ale niestety czas to już inna bajka. Dobra, to jest przedostatnie zlecenie. Ostatnie zlecenie sobie jakieś wezmę. Może będzie wyższe wynagrodzenie niż jakie tutaj już tam 60, coś w tym stylu, czy co? Może coś ciekawego będzie. Dobra, zaparkowałem. No, takie 40 euro. No bym wziął, ale niestety nie wezmę. Wezmę krótsze i będziemy kończyć. Także ten. Mam nadzieję, że się plan teraz nie zmieni. Z tym nowym odcinkiem, co miał wstawić, muszę go zrobić od nowa, od podstaw. Mam nadzieję, że chociaż wyjdzie lepiej. No i odcinki archiwalne, które miałem te wstawić, to gdzieś tak w dni robocze może. Jeszcze muszę, ojeju, jeszcze miałem gdzieś biegać. No ale niestety czasem już się złapała taka fajna, dobra pogoda w końcu. Nie trzeba wychodzić już jak Eskimos z szalikiem. No może jeszcze z szalikiem jakiś barw czy co. A tak to przynajmniej można chociaż założyć sobie ciepłą bluzę i sobie po prostu wyjść. No niestety już w ten czas już nie wyjdę sobie pobiegać, no zaległości niestety. No ale dobra, przeżyję. Jak nie dziś, to jutro. Może zrobię coś ciekawego jeszcze po tym materiale. Choć obstawiam, że po tym, że ten odcinek będzie następnego dnia, bo jeszcze muszę go przerobić, przemontować i tak dalej. No niestety. Dobra, wezmę ten jeszcze samochód do, ten eurosik do przechowalni i kończymy. Także jedziemy. Mi tutaj mówili, że no tutaj spoilera, no niestety nie widać, pomimo tego, że jest. Zniknął mi. Żebym zdemontował ten spoiler, bo wygląda no dziwnie. No nie wiem, mi się podoba. No, co wy o tym sądzicie? Jeśli byście chcieli napisać na ten temat, na temat Eurasa jeszcze w tych poprzednich odcinkach. Znaczy w poprzednim odcinku był widoczny spoiler, a tutaj nie jest widoczny. No a także ten... O, przejechałem sobie na... Przekroczyłem prędkość. Mam dobrze, że chociaż prawo jazdy, tak jak w Polsce. Jak to w Polsce, że dobrze, że chociaż prawo jazdy nam nie zabierają. A, bo to nie było na nas obudowanym. No ale przynajmniej to dziś można handlować na giełdzie. O. Pomimo tego, że dziś niedziela handlowa, kurde. Dobra, to przeżyjemy. Płaci albo Raptor. Dobra, będziemy kończyć niestety. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie coś o wiele ciekawszego. No pomimo tego, że chyba materiały idą nadwymiar dobrze, patrząc na ocenę moich filmików. Choć postarałbym się, choć chciałbym, żeby wyszło dla mnie lepiej. Dobrze. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawicie łapkę w górę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. No i to wszystko chyba. Czekajcie na nowe filmiki, mam nadzieję, że wrócę do tej regularności. No i trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.